17-letni Max ze Stanowic jest komandosem na poligonie swojej codzienności. Komandosem, bo jego pasją są militaria, a przeszkody, które musi pokonywać, wynikają z rzadkiej choroby genetycznej. W 2018 roku u chłopca zdiagnozowano chorobę Newmana-Picka, uszkadzającą układ nerwowy. Max potrzebuje dożywotnio kosztownych rehabilitacji oraz terapii. Pomaga mu Fundacja TVS, Fatima Orlińska. Pierwsze niepokojące objawy rodzice Maksymiliana zauważyli w 2011 roku. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, z jakim wrogiem przyjdzie im się mierzyć. Choroba Newmana-Picka typu C to nieuleczalna choroba genetyczna, która powoduje problemy z napięciem mięśniowym, a w konsekwencji odbiera równowagę i ogranicza poruszanie się. Do tego dochodzą problemy z pamięcią, koncentracją, pogarsza się też mowa i zdolność przełykania. Choroba Newmana-Picka to również padaczki. Jest nieuleczalna, jednak terapia pozwala spowolnić jej postępy. Lek jest w postaci kapsułek dokładnie. Jest podawane 5 kapsułek dziennie, to jest miesięcznie to jest 150 kapsułek. Jedno opakowanie 84 kapsułki kosztuje ponad 8 tysięcy złotych. No nie jest regle fundowane, więc walczymy jak możemy, żeby te pieniądze na ten lek zebrać. No Max samodzielnie nie chodzi, staram się ja z nim, jakby jedynie ja jestem w stanie go trzymać za ręce i go jakoś prowadzić, bo z racji już wzrostu samego, już wagowo to nie, ale wzrostu no jest trudny do opanowania, więc ćwiczy na różnych rodzajów wyciągach, to fachowo nie wiem jak się nazywa, w takiej klatce, gdzie go się podpina i stara się, żeby stał na nogach i jak najwięcej na tych nogach pracował. Poza regularną terapią, rehabilitacją i specjalistycznym sprzętem, które ułatwiają chłopakowi radzenie sobie z trudami codzienności, jego rodzice potrzebują samochodu. Specjalistycznego, przygotowanego i wyposażonego pod wzrost i wagę Maxa, a także wózek inwalidzki. Z dopłatą PFRON-u kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jako podopieczny Fundacji TVS Max może liczyć na wsparcie wolontariuszy, a wkrótce odbędzie się też noworoczny koncert, z którego dochód ma pomóc nastolatkowi. Fundacja TVS pomaga już od 10 lat. Istnieje przy telewizji TVS i cały czas ma ręce pełne roboty. Tym razem również organizujemy koncert, który już jest tradycją, 7 stycznia. Zapraszamy wszystkich fanów muzyki telewizji TVS i muzyki, która właśnie jest tak lubiana przez widzów naszych. Zapraszamy i dochód z tego koncertu będzie przeznaczony na podopiecznych. Tym razem chcemy go przeznaczyć dla Maxa, który jest naszym podopiecznym. Już pomagaliśmy mu właśnie nieraz. Wymaga stałej opieki, stałej pomocy. Rehabilitacja jest bardzo żmudna i bardzo kosztowna. Noworoczny koncert charytatywny odbędzie się 7 stycznia o godzinie 16 w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.